Witajcie. Postanowiłem zrobić dzisiaj coś szalonego. Mianowicie przecier pomidorowy. W jednym z moich filmów jakiś czas temu pokazywałem wam, jak zrobić, jak ja robię ogórki kiszone, a dzisiaj będzie przecier. Ponieważ nie mam własnych, więc kupiłem pół kilo pomidorów. Znaczy, czy tam 5 kilo. W każdym razie kupiłem dodatkowo też słoiki, pokrywki też. Mówię, będzie nowe, to będzie na pewno lepiej smakowało. No i co? I zabierzemy się powoli do tej pracy. Wiem, z jakiego źródła tutaj w moim rejonie pomidory. Teraz przystąpię, słuchajcie, do mycia, to jest najważniejsza rzecz. I potem jest wiele szkół, w jaki sposób zrobić te pomidory. Ja na pewno będę je sparzał, obierał ze skórki, ponieważ to nie jest nic przyjemnego, kiedy w razie czego taka skórka wyląduje albo w zupie, albo w sosie i potem człowiek nie wie, co z nią zrobić. A w towarzystwie to już jest w ogóle. Dlatego ja po prostu ją obiorę i takie pomidory będą gotowane już bez skórki. Tutaj za ścianą jakiś remont, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że tego nie będzie wam tak strasznie przeszkadzało. Zabieram się do roboty. Także pierwsze co, to będziemy myli pomidory. I jak one będą już umyte, to ja wam to wszystko pokażę. Wrzucimy je do gara i będziemy się z tym bawić. Część pomidorów już jest przygotowana. Widzicie, tu sobie przygotowałem miskę już na pomidory. Tutaj zaraz będziemy te pomidory zalewać wrzątkiem. Tak, żeby się one tutaj sparzyły i żeby ta skórka z tych pomidorów łatwo odchodziła. To jest bardzo, bardzo ważne. O, widzicie? Tu są właśnie jeszcze takie resztki kwiatów w tych pomidorach. Trzeba je jeszcze raz je opłuczę. Dobrze, że to przy okazji widzicie, żeście mi przypilnowali. I bardzo dobrze. Także powtórzę jeszcze raz płukanie, to jest istotne, bo no nie wiem, tu się akurat tylko chyba jedno przypałętało takie coś. O, widzicie? Jeszcze raz je zaraz opłuczemy, bo to jest piasek, to jest ważne. Potem słuchajcie, robicie zupę, sosy czy tam inne jakieś cuda na kiju i potem okazuje się, że piasek chrupie w zębach i w ogóle jeszcze przed gośćmi. Jeżeli kogoś będziecie częstowali, to wstyd, po co to komu. Także dobrze, o tutaj takie, no piasek, no po prostu piasek, tutaj nic wielkiego być nie może. W każdym razie tak, woda się już, słuchajcie, gotuje. Jeszcze raz dokładnie przejrzę każdego pomidorka dla spokojności. Dobrze. No i co? Będę te pomidory parzył, no chwilkę, nie wiem, dwie, może trzy minuty. I teraz tak, są takie, co wam mówiłem, różne te szkoły, jeśli chodzi o przygotowanie tego przecieru. A polega to właśnie na tym, że się obiera ze skórki, albo nie obiera, że się blenduje, albo się nie blenduje. Ja powiem wam szczerze, idę na całkiem na żywioł i sam nie wiem jeszcze, jak będę robił. Także przekonamy się w trakcie. Woda w tej chwili się gotuje na gazie. I zobaczymy, co to z tego nam wyjdzie. No, ciekawe, jestem sam. A ten jakiś taki, no nie, to jest ok, to skórka. Taka. O. Jeszcze tam ze dwa. Takie, no, to jest ok, to jest ok, to jest ok. Dobra. Mamy przygotowane jeszcze raz. Teraz to będę wszystko parzył. Naprawdę nie wiem, czy będę to blendował, czy nie. Czy potem przesadzał przez sitko, bo jest jeszcze taka szkoła, żeby nie było tych pestek. W sumie sam nie wiem. Bo to po prostu zależy, co mi najdzie. Ale ważne jest to, słuchajcie, jeszcze trzeba się o tym dowiedzieć, poczytać coś na ten temat. Bo ogólnie rzecz biorąc, to wszystkie pestki, jakie, albo przynajmniej większość pestek, jest bardzo, bardzo zdrowa dla naszego organizmu. Muszę poczytać o tych pomidorowych pestkach. Ale człowiek je przez całe życie jadł i nic mu nie było, więc najwyżej co może się stać, to polepszyć się nasze zdrowie. Także tutaj raczej bym się w tym nie przejmował i nie będę sobie zawracał gitary, że tak powiem, tym. Pojedzie to z pestkami w słoiki.
Także zobaczymy. Natomiast najważniejsze jest tylko to, żeby tą resztkę kwiatową wyciąć, no bo ona no w słoiku będzie jej kiepsko, potem w zupie kiepsko. Nie, tu ma być sama taka masa fajna, taka jak to się mówi, pulpa. I wtedy to będzie jak trzeba. Czekam na wodę. Ogólnie, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Pomidory, nie wiem jak wy stosujecie, czy dużo stosujecie soli, czy nie, w waszych kuchniach, w waszych menu, jadłospisach. Ja bardzo mało. I pomidory zawierają bardzo dużo soli, ogólnie rzecz biorąc. I obojętnie jakiego pomidora bym nie zjadł, czy to będzie nawet malinowy, to ja w nim czuję sól, więc ja ich w ogóle nigdy nie solę. Natomiast tu pozwolę sobie troszeczkę dosolić, a to z tego względu, że sól jest konserwantem przy okazji. Dodatkowo oczywiście będzie proces pasteryzacji i będzie proces pasteryzacji taki, myślę, że najlepszy z możliwych. Co prawda ja tutaj robię tylko 8 słoików w tej chwili, ale nie wiem co mnie najdzie, czy ja nie zrobię jeszcze więcej na przykład. I wtedy ta sól konserwuje. Oczywiście pieprzu można troszeczkę dla podkreślenia smaku dodać. No i wtedy zobaczymy jak to będzie. Myślałem też o czosnku, ale myślę, że czosnek niekoniecznie. Więc bez czosnku zostawię trochę soli, oczywiście dodam trochę pieprzu i takie będę przelewał do słoika. Tymczasem woda się już prawie gotuje. Przejdziemy do zalewania pomidorów wrzątkiem. Zalewamy wrzątkiem. Słuchajcie, do zalewania pomidorów używam specjalnej wody z kranu i specjalnie ją przygotowuję, doprowadzam do wrzenia. I oczywiście zabrakło mi wody. No i co teraz? Dobra, coś wymyślę. Będę musiał użyć kolejną ilość wody celem zaparzenia reszty pomidorów. Posłużę się tutaj specjalnym kranem, który mam w kuchni. Otworzę ten dekiel, żeby się nie poparzyć. A tak na poważnie, słuchajcie, wodę biorę zawsze filtrowaną. Dlaczego? Ano z prostego względu, że jeszcze nie zdarzyło się, żebym miał czajnik zakamieniony. Spójrzcie. On jest bialutki. Ma parę lat i jest bialutki cały czas. Ani razu nie był odkamieniany. Dlatego używam wody przefiltrowanej. I w ogóle jak robię ogórki czy cokolwiek, nie wiem, zupy, czy gotuję wodę na herbatę, na kawę, to zawsze ta woda filtrowana. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby ten filtr zmieniać co 30 dni. Wtedy naprawdę ta woda jest bardzo, bardzo smaczna. Oczywiście pozbawiona wszelkich trucizn, bo bardzo dobrze wiecie, że ja jestem tutaj bardzo ekologiczny. Staram się, robię co mogę w mojej mocy, żeby takoż żyć i taką kuchnię prowadzić. Dlatego ta ekologia tutaj, a to właściwie może nie ekologia, bo to się źle wyraziłem, to jest po prostu już takie utarte, bezsensowne wyrażenie i ludzie to wykorzystują do jakichś po prostu głupot, nie wiadomo czego. To jest czysto biologiczne jedzenie. To jest bardzo ważne, że to jest biologiczne jedzenie, czyli nie ma tam żadnych pestycydów, herbicydów, różnych jakichś oprysków, cudaków, fluorów w wodzie, czy chloru, czy jakichś innych niepożądanych, w ogóle nikomu do niczego niepotrzebnych rzeczy. Czyli w stylu na przykład kupujemy sobie wodę mineralną w butelce, gdzie na butelce jest napisane, że woda ze źródła, które ma 4 miliardy lat, na przykład, i data ważności 2 lata. No to halobaza. Dlatego tu po prostu w ten sposób z tego korzystam. Jest to bardzo fajna sprawa. Nie wiem, gdzieś na rower zawsze ta woda filtrowana wchodzi, że tak powiem. No i to jest tyle. Także tu wracając do pomidorów, one się w tej chwili parzą. Te u góry pewnie się nie zaparzą, ale ja jeszcze chwilę po prostu zobaczę, może zamienię je, po prostu będę brał te z dołu, te z góry zostaną, ale one się chwilkę tutaj poparzą i zaraz wracam do tematu. No, część pomidorów już
Jak widzicie, obrałem. Tu się nadal parzą. Tutaj są te łupki. No i co chciałem powiedzieć? No, nie przydała mi się ta woda. Teraz kombinacje alpejskie, jeśli chodzi o pokazanie tego. No nie, no nie da rady. Dobra, w każdym razie. Pomidor o ludziska. Sobie nacinam. O, i wtedy on się, Matko Bosko, powinien ładnie obrać. I potem go dzielę na ćwiartki, wrzucam, nie będę wam tego procesu pokazywał. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, o co chodzi, a jeżeli nie, no to właśnie się dowiedzieliście. Naciąć albo na krzyż, albo jeden pasek i po prostu zdjąć skórkę. Skórka i resztki kwiatowe osobno, pomidory osobno, a stąd to jest nasze źródło pomidorów w tej chwili na ten czas. Jedziemy z tematem. Przy okazji wykorzystałem tą wodę, którą zagotowałem, zrobiłem sobie kawę. Pamiętajcie, że ten cały proces, który tutaj robicie, to nie jest na czas. To ma to sprawiać przyjemność. To jest coś fajnego, oderwanie się od tego, od rzeczywistości, albo właśnie wasza rzeczywistość. Taka normalna. Pomyślcie o tym, czy robicie to, bo musicie, czy dlatego, że chcecie. Ja chcę. No. Pomidory poćwiartkowane, obrane ze skórki. Widzicie, trochę tutaj jest bałagan. Wiadomo, ja tego tutaj nie będę wam absolutnie ściemniał, że to się czysto robi pięknie. Nie, nie, zawsze się przy tym po prostu coś tam ubabrze. Wiadomo, rzecz normalna. I teraz słuchajcie, wrzucam. Nie wiem, czy to mi się zmieści, czy to muszę na dwa garki. Może na dwa, co? A dobra, wezmę to na dwa, najwyżej będę gotował. Kurde, nie pasuje mi na dwa. Ale dobra, niech będzie na dwa. I postawię to, słuchajcie, teraz do gotowania. Będę to gotował około godziny przynajmniej, być może półtora. Chodzi o to, żeby te wszystkie ćwiartki stały się jedną taką masą, płynną dosyć. Nie dodaję tu żadnej wody w tej chwili. Sól dodam później. Najpierw spróbuję te pomidory, czy one rzeczywiście mają tyle soli, ile mają mieć. Czy będą miały troszeczkę mało i wtedy dosypię, powiedzmy, no ale nie dużo, pół łyżeczki soli, no i oczywiście troszeczkę pieprzu, a na sam koniec tajny składnik. Tak, to będzie tajny składnik, słuchajcie, pomidory to są, to jest rolniczy przecier pomidorowy i ten tajny składnik będzie tutaj robił niezwykle, będzie pełnił niezwykle ważną rolę. Także zobaczymy w trakcie, w tej chwili idę z tym. O, idę z tym tu do kuchenki. Gaz odkręcam. Dobra, na małym gazie. Troszeczkę podkręcimy. I będzie pięknie. Czekamy, aż się zagotują. No, słuchajcie, tu się już gotuje powolutku, zaczęło buzować. Dodałem trochę pieprzu, nie wiem czy to widać, ale kolor piękny, to po prostu fenomen. Teraz dodamy trochę soli. Próbowałem, to zobaczcie ile daje taką niecałą łyżeczkę od herbaty. Próbowałem te pomidory. No i muszę wam powiedzieć, że wyczuwam sól, to bez wątpienia. Natomiast dam tutaj, użyję tej soli jako konserwantu, ponieważ chcę, żeby ten temat mi naprawdę tutaj się udał. I nie chcę popełniać przy tym błędów. Ja co chwilę, jak tutaj zaczyna to buzować, zmniejszyłem gaz, to mieszam te pomidory, żeby one po prostu się od spodu tutaj nie przypaliły, coś im się nie wydarzyło. One się mają pięknie, pięknie rozgotować. No i wtedy zacznie być efekt pożądany mojego autorskiego przepisu. Tak, pamiętajcie. Tajny składnik będzie na końcu. No słuchajcie, przecier czy też sos się gotuje. Jak widzicie, pomidory się same rozgotowują. Wychodzi coś fantastycznego. Podczas mieszania po prostu one mi się tutaj same rozwalają. Także to już tam zostały takie resztki. Ja takie rzeczy powiem wam, lubię, bo to odróżnia w ogóle. Od tych przemysłowych właśnie przecierów odróżnia to, że tutaj można czasem znaleźć pomidora. One się jeszcze trochę pogotują i tych pomidorów naprawdę niewiele zostanie, natomiast będzie właśnie czasami coś tam, kawałeczek pomidorka zostanie w całości i to
To właśnie wyróżnia, to mi się to bardzo podoba. Ja wtedy wiem, cieszy mnie to i sobie przypominam tą całą sytuację, na przykład jak to wyglądało, jak ja to robiłem, mieszałem i jaki był proces powstawania tego przecieru. Przecieru czy sosu, koncentratu, no trudno powiedzieć, no po prostu mielone pomidory duszone, robione na koncentrat właśnie pomidorowy i to będzie można zużyć sobie naprawdę do wszystkiego. To może być zupa pomidorowa, oczywiście najważniejsza zupa w Polsce, zaraz obok rosołu. To może być sos do pizzy, to może być do spaghetti, sos, podstawa, baza i tak dalej. Naprawdę tutaj macie pełną gamę możliwości, co z tego zrobimy. To jest pierwsza porcja. Tutaj, jak na początku Wam mówiłem, zużyłem 5 kg pomidorów. Tego sosu wyszło około 4 litry. Więc wiecie, jak to będzie wyglądało, ile trzeba będzie słoików. Z całą pewnością zrobię kolejny, ale tym razem z innych pomidorów. Widzicie, to fajnie tak buzuje sobie tutaj. Pogotuje się jeszcze chwilę, a potem przejdziemy do peklowania. No, przygotowujemy się, słuchajcie, do peklowania, pakowania w słoiki i tak dalej, ale mówiłem o tam innym składniku, więc teraz go dam. Nie pokażę Wam, co to za składnik, ale on jest naprawdę wyjątkowy. Taki sos, taka zupa, cokolwiek z tego będzie, będzie miała niepowtarzalny smak. Uwaga, teraz zamieszam. O! I na tym to wszystko polega. To się troszeczkę teraz jeszcze niech tylko zagotuje, to jest istotne, żeby tylko tak zabuzowało i wtedy już będzie ok. Nastąpi przelewanie do słoików. Wiadomo, te słoiki po przelaniu zakręcamy mocno, odwracamy do góry dnem i tak zostawiamy do wystygnięcia. Następnego dnia, jak to wystygnie, zagotuję te słoiki przez około 15 minut i to pozwoli mi na to, że ten przecier w tych słoiczkach będzie zdatny do spożycia przez naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie chcę tego robić na wiele lat, bo to jest za mała ilość, żebym to robił na wiele lat, ale kto wie, może i się za to wezmę. Wtedy sposób peklowania będzie zupełnie inny, 3-dniowy, ale być może w następnym filmie, jak przy następnych pomidorach, Wam to pokażę, w jaki sposób to robię. Tymczasem życzę Wam smacznego, udanych zapasów. Trzymajcie się. Cześć.